Na razie nie ma dużego zainteresowania kupnem węgla po preferencyjnej cenie w miastach województwa śląskiego. W Katowicach wnioski o zakup można składać od poniedziałku, 14 listopada. Do godziny 11 z minutami na terenie Katowic mieliśmy złożonych 5 takich wniosków właśnie z chęcią zakupu tego węgla. Takie wnioski w przypadku Katowic są przyjmowane w terenowych punktach pomocy społecznej oraz w głównej siedzibie MOPS-u przy ulicy Jagiellońskiej, więc w zasadzie 10 punktów na terenie całego miasta, w których można te wnioski składać. Dodatkowo można to także zrobić przez ePUAP. Po pozytywnej weryfikacji wniosku z mieszkańcem skontaktuje się katowicki MPGK. Wtedy można ustalić, czy mieszkaniec odbierze węgiel z Polskiej Grupy Górniczej we własnym zakresie, czy to MPGK ma go dostarczyć pod dom. Za transport trzeba jednak zapłacić. Z kolei w Zabrzu wnioski o zakup można składać w Zabrzańskim Centrum Świadczeń Rodzinnych przy ulicy Wyzwolenia. Każdy mieszkaniec, który opala swoje mieszkanie węglem, może złożyć tam wniosek i otrzymać zaświadczenie, które pozwoli mu na zakup w dwóch punktach węgla po preferencyjnej cenie. Jednym z tych punktów jest Huta Pokój w Rudzie Śląskiej, miasto sąsiadujące z Zabrzem, czyli mieszkańcy południowych dzielnic mogą udać się chociażby do Rudy Śląskiej i w Hucie Pokój taki węgiel nabyć, a znowu mieszkańcy północnych dzielnic mają stosunkowo blisko do miasta Bytom, tam w sąsiedztwie KWK Bobrek można zakupić również taki węgiel po preferencyjnej cenie. Huta Pokój będzie też sprzedawała węgiel mieszkańcom Rudy Śląskiej. Będzie można go kupić za 1950 zł za tonę węgla luzem oraz 2200 zł za tonę węgla workowanego. Mieszkańcy w pawilonie B Urzędu Miasta w dzielnicy Nowy Bytom mogą składać wnioski dotyczące tego, że pobierają opłatę z Ośrodka Pomocy Społecznej i na takie zaświadczenie muszą poczekać około 2 tygodni. Do 25 listopada, kiedy to pierwsze wnioski, te zaświadczenia będziemy wykładać, można tutaj złożyć wniosek. Na chwilę obecną zainteresowanie nie jest duże, kilkadziesiąt osób przyszło. Przypomnijmy, że ilość węgla, który można kupić po niższej cenie, to 3 tony, 1,5 tony w tym roku i 1,5 tony w przyszłym roku.